mamy nową sprawę. Jak podaje nasz wywiad, w całej Polsce od pewnego czasu grasuje niebezpieczna grupa przestępcza. Są bardzo dobrze zorganizowani i działają pod nazwą Kinder Mafia. Na latach naszych śledczych znajdują się zapiski, z których wynika, że oni bandyci są wyjątkowo zdeprawowani, a ich czyny zawstydziłyby samego Lucyfera. Bardzo prosimy, aby osoba, która
Olivia C. Przez kilka lat elektronicznie zagadywała nauczycieli na wszystkich zajęciach, przez co pozostali uczniowie nie słyszeli prowadzącego. Poskutkowało to znacznymi brakami w edukacji większości uczniów z tej klasy. A koleżanka siedząca z nią w ławce do dziś nie wie, jak kończy się oczekiwany kapturek. Możesz usiąść. Marta H. Podczas nauki zdalnej jedna z klasruma częściej uruchamiała Netflixa. Możesz usiąść. Bartosz G. W piątej klasie zjadł porcję zupy ogórkowej koleżanki. W efekcie ta była głodna przez całe zajęcia z muzyki. I zamiast śpiewać, kurczała jej w brzuchu. Pan nie zaliczył tego jako gry na instrumencie. Możesz usiąść. Łukasz B. Oszukiwał was kartianę, a przy okazji na ściąganie uparcie twierdził, że to mama przygotowała mu tą ściągę. I to wcale nie jest ściąga, ale najnowsza zminiaturyzowana wersja jego zeszytu na rok 2021. Zeszyt do maty, wersja 3.0 Live. Kamil E. Podczas nauki zdalnej przygotował psa kiełbasą, aby ten szczekał zawsze. Nie będzie musiał włączyć mikrofon do odpowiedzi. W efekcie niejaki jamnik Azor ma 8 kg nadwagi, depresję, a ostatnio podobnie doszło do tego jeszcze łysienia. Możesz usiąść. Radek S. Przez pół roku klasy 6 swoje drugie śniadanie oddawał okolicznym kotom. Skutek? Drastyczny wzrost nadwagi wśród populacji młodych kotów. Skutkujące roztrzęsienie i zaniechanie polowań na myszy. To przełożyło się na znaczny wzrost liczebności tej gryzoni oraz przejęcie pobliskiej fabryki żółtych serów. W naszych strefach gołębi numer 10. Możliwe. Kinga T. Podczas pobytu w przedszkolu kilkakrotnie podejmowała próbę ucieczki. Mimo zaplanowania całej akcji i przyjmowania różnych strategii, zawsze została złapana. Możesz usiąść. Jak na G. Podczas nauki w szkole podstawowej zjadła ogromne ilości jabłek. Wszystko byłoby dobrze, dopóki jej klasa uczestniczyła w akcji Owoce w szkole. Problem pojawił się w klasie 6, kiedy klasa nie dostawała już jabłek. Chęć zjedzenia jabłka jest tak wielka, że uczestnica do tej pory podkrada jabłka młodszym kolegom i koleżankom. Możesz usiąść. Wojciech C. Zakłócenie spokoju przez granie na pianinie i głośny śpiew został wyeksmitowany przez starszego brata spokoju. W efekcie zniósł kanapę do piwnicy i tam teraz mieszka. Jest mu tam dobrze. Ma nieograniczony dostęp do produktów znajdujących się w pobliskiej kuchni. Możesz usiąść. Jakub S. Podczas wycieczki czasowej zniósł się do instrukcji obsługi łóżka piętrowego. Wszyscy spadł z górnego łóżka na uprawiającego jogę na dolnym łóżku kolegę z równoległej klasy. Dzięki zastosowaniu pozycji składającego kota, uczeń dwóch usiadł ze zdarzenia bez szwanku. Możesz usiąść. Mateusz C. Podczas nauczenia zdalnego, które uczeń odbywał w szkole, zamawiał różnego rodzaju niezdrowożywność. Przez to przyczyniał się do drastycznego wzrostu ilości niezjedzonej zupy na stołówce. Możesz usiąść. Kamil F. Jakąca spokój sąsiadom przez głośną grę na akordeonie. W efekcie mieszkańcy ulicy Kościelni są najbardziej roztańczonymi osobami w Chowa. Możesz usiąść. Kacper S. Bartłomiejne. Maciej S. Należeli do zorganizowanej grupy przestępczej już w przedszkolu. Niezauważeni przypinali do drabinek za pomocą klocków kolegów i koleżanek z grupy, którzy nie chcieli się z nimi bawić. Ani przedszkolanka do tej pory zastanawia się, w jaki sposób udało jej się wychować grupkę, która na hasło chodźcie się bawić na wyścigi i biegła bawić się ze wspomnianymi chłopcami. Możecie usiąść. Dawid Rzecz. Przez pierwszy rok pobytu w przedszkolu notorycznie zjadał klej. Przez to nie miałem możliwości doskonalenia umiejętności klejenia. W przedszkolu ciągle nie
5 lat kierowały zorganizowanymi grupami przestępczymi. Wspierały ich poczynania, udzielały wskazówek, a nawet utrzymywały stały kontakt z ich rodzicami. Były bezwzględne, ukrywały ich grzeszki, a wśród pozostałych nauczycieli tworzyło im dobry wizerunek, aby nie ujawniać okrucieństw, o których wcześniej wspominaliśmy. Pozostali zatrzymani, solidarnie ukrywali poczynania kolegów i koleżanek. Notorycznie przyzwalali na odpisywanie zadań domowych, przesiadywali w szkole i toalecie, spóźniając się na lekcje, a podczas nauki zdalnej, udając głos robota, symulowali problemy z mikrofonem. Przyznanie się do winy nie jest konieczne. Na wszystko mamy świadków. Tylko posłuchajcie, czy publiczność potwierdza prawdziwość odczytanych zarzutów? Thank you.
Dziękujemy Wam, koleżanki z klas 8, za te chwile pełne wzruszenia i emocji. A teraz, drodzy absolwenci, już tak naprawdę na sam koniec, klasy 7 przygotowały dla Was słodki poczęstunek. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.